Do Skowroniej Góry w Marcinkowie dzieli mnie zaledwie kilkaset metrów, ale zatrzymałem się tutaj przy ruinach kościoła i chciałem pokazać, w jakim stanie obecnie te ruiny są. A tak wygląda droga właśnie w większej części, droga do Marcinkowa. Właśnie to są fragmenty. No cóż, tu są góry, tutaj nie ma jakichś głównych tras, więc ta droga tak wygląda, jak wygląda, nie jest jeszcze i tak najgorzej. Obok kościoła znajduje się pomnik. Z niemieckimi napisami. A tutaj ruiny kościoła. Kamienny mur, już szczątkowe fragmenty tego muru, brama. I zaraz wejdę do środka, gdzie znajduje się też cmentarz. Właściwie to już prawie nie widać tych grobów, bo czas zrobił swoje, nikt o to nie dba. Kościół ten był rozkradany, rabowany przez wiele lat, bez opieki i w takim stanie się właśnie znajduje, jak widać. Dalej, jak wejdę, to pokażę więcej. Jestem już po wewnętrznej stronie murów okalających kościół. Fragmenty cmentarza, o których mówiłem, trudno. Jeden grób jest tylko dość widoczny. Pozostałe, no to trzeba dobrze się przyjrzeć, żeby ich zauważyć. Zapadnięte, zarośnięte krzakami szkielety pomników, fragmenty murów. I sama bryła dawnego kościoła, podobnież bardzo ładny był, ciekawy, ale popadł w niełaskę właśnie, bo rabusie ten kościół rozgrabili. Było tutaj sporo elementów kamiennych, które zostały zrabowane przez, w cudzysłowie, powtarzam, w cudzysłowie, koneserów sztuki kamiennej, kamieniarskiej właściwie. Kościół ten już pokazywałem kilkukrotnie na swoim kanale, ale ilekroć tu jestem, to jakoś nie mogę się powstrzymać, żeby go od nowa nie filmować i nie fotografować. I dzisiaj to czynię po raz kolejny. Jakoś mam sentyment do takich starych, opuszczonych obiektów sakralnych i nie tylko. To jest zapewne przedsionek, wejście do kościoła. No masakra. Dachu nie ma, szczątki dachu drewniane wewnątrz. Ściana frontowa. Wejście. Kolejne fragmenty kościółka w Marcinkowie. Zaraz wejdę do wnętrza, gdzie znajdowała się nawa i ołtarz. Przez niskie wejście boczne wchodzę właśnie do części głównej, gdzie jest nawa i ołtarz. Tak to wygląda. Spory był ten kościółek jak na tutejszą miejscowość, gdzie na pewno niewielu ludzi mieszkało, a
ale się schodzili tutaj na pewno na nabożeństwa. No więc dosyć spory. To jest to wejście, przez które wszedłem, z napisem i zbliżam się do prezbiterium. Muszę uważać pod nogi, bo pełno belek, kamoli. Jeszcze zwrócę uwagę na te owalne okno, zakratowane. I prezbiterium. Łukowe sklepienie. Nie muszę mówić, że dachu nie ma, bo to by było dziwne, gdyby się zachował. I obok prezbiterium znajduje się pomieszczenie. Mniemam, że była to zakrystia z pewnością i zbliżam się, ale muszę bardzo uważać pod nogi. Bo właśnie takie rzeczy się tu znajdują i można sobie zrobić krzywdę. Okno nad zakrystią i pomieszczenie niewielkie, łukowe sklepienia. No to na pewno runie, niedługo runie. Tak to pomieszczenie wygląda. Niech chociaż zostanie na moim filmie. Tu już się część sklepienia zapadło. Strach tu w ogóle wchodzić, bo to już tak jest nadszarpnięte, że lada chwila może runąć, więc nie chcę panikować, ale nie chcę też ryzykować. Pokażę, jak to wygląda. Nie ma zresztą potrzeby, żebym tam głębiej wchodził, bo jest ono niewielkie i moja kamera jakoś sobie poradzi z przekazaniem obrazu z tej właśnie, z tego pomieszczenia, z tej, jak mniemam, zakrystii. Kilka okien, to kolejne okno. Zakrystii wnęka łukowa nad oknem i wejście do prezbiterium. I tak to by wszystko wyglądało, mniej więcej jeszcze raz pokażę z tego miejsca, jak wyglądał ten kościółek, żeby dla potomnych chociaż się obraz ruin tego kościoła zachował. A jeszcze będę chciał pokazać fragment cmentarza, to co się da zobaczyć, te szczątki grobów. Ja myślę, że warto by było to kiedyś przynajmniej. Sądzę, że warto byłoby to zabezpieczyć jako trwałą ruinę. Może ten cmentarz troszeczkę uprzątnąć. No coś trzeba by było z tym zrobić, bo to jest naprawdę moim zdaniem bardzo cenny zabytek i warto by było jakoś ten zabytek zachować dla potomnych, chociaż w stanie ruiny. W tej chwili znajduję się na cmentarzu obok kościoła w Marcinkowie i znalazłem tutaj drewniany krzyż. Krzyż, który powie nam nazwisko i datę osoby, która spoczywa właśnie tutaj, w tym miejscu. Widać wyrzeźbione litery i jest to następujące nazwisko. Wiktoria Bednarski, urodzona 23 grudnia 1864 roku i data zgonu 8 maja 1997 rok. Oto ten krzyż, przybliżę ten napis. Bardzo leciwy krzyż. No i jak dla mnie bardzo ciekawa informacja. Nazwisko polskie.
po polsku napisane. Tak jak wspomniałem przedtem, są tylko szczątki grobów, grobowców, właśnie to one, porośnięte mchem, zapadnięte w ziemię, zarośnięte. Ja myślę, że gdyby to uprzątnąć, to jeszcze w jakimś stanie takim dosyć przyjemnym, jeśli to tak można nazwać, ale takim, w takim stanie, w którym można zobaczyć, jak wyglądały dawne grobowce w tutejszym miejscu, dawne groby. I byłby to też jakiś szacunek dla ludzi, którzy tutaj spoczywają, bez względu na to, jakiej narodowości ci ludzie byli. Pokażę tu kilka właśnie takich fragmentów grobów, nagrobków, tablic nagrobnych. Idę dalej. Tu kolejny. Widzę, że tutaj są stłuczone niektóre tablice nagrobkowe. Oto kolejna. I kolejne nagrobki. Nie wszystkie z napisami. Jeśli już są wyryte w kamieniach, to czas zrobił swoje. Pokazuję właśnie te, które w tej chwili mijam. Jest tu ich sporo, jak widać, ale no niestety, niektóre prawie zupełnie niewidoczne. Myślę, że zrobiłem troszeczkę taki dokument tego obiektu i miejsca, w jakim stanie znajduje się obecnie, żeby tego nie zapomnieć. Umieszczę to na swoim kanale. Lubię takie małe miejscowości, mało znane, pokazać, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Ja sam o wielu miejscach nie wiedziałem. Dopiero teraz poznaję, odkrywam na terenie naszej pięknej ziemi kłodzkiej.